Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o aniołach, o ziemskich aniołach. Przyjrzyjmy się. Może zacznijmy od tego, że anioły są też symbolicznym pokazaniem jakby dualizmu tego świata. Wszystko, co widzimy, co jest nam pokazywane, cała ta symbolika jest związana z naszymi programami, z tym, w jaki sposób jesteśmy wychowani. My tutaj w naszej kulturze chrześcijańskiej operujemy pojęciem anioła lub diabła na pokazanie dobra lub zła. To jest symbolika. Na przykład Indianie będą widzieć to inaczej, prawda? Oni widzą to w postaci duchów, zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zależy od tego, jak jesteśmy zaprogramowani, jak zostaliśmy wychowani. I teraz anioły. Anioły, kim są anioły? Kiedy patrzysz na tabliczki sumeryjskie i to, co jest w Biblii zapisane, to kto był nazywany aniołem? To byli posłańcy. W tabliczkach sumeryjskich jasno widać to, że to byli na przykład dowódcy statków kosmicznych, którzy mieli te swoje skafandry takie, gdzie tam coś tam na plecach mieli i ludzie z ówczesną świadomością postrzegania, wiedzą, mówili o skrzydlatych posłańcach, o aniołach z nieba. Oni przekazywali informacje, wiadomości i tak dalej. Ale okej, nie musisz tego przyjmować, tak? Anioł. Tak postrzegamy posłańców i modlimy się do aniołów. Szukamy u nich opieki. Mówimy o aniołach światła i o aniołach ciemności. Czym to jest? Kim jest anioł światła, kim jest anioł ciemności? I tutaj wracamy jak gdyby do meritum. Wszystko jest jednością. Dobro i zło jest jednym. Stwórca jest wszystkim. Stwórca wszechrzeczy jest i dobrem, i złem. On nam pokazuje, zaprasza nas do nieba. Przysłał Jezusa, duszę z dużo, dużo wyższego wymiaru, aby nas nauczył, czym jest miłość. I kim my jesteśmy. I tym, że miłość zwycięża wszystko. Zło zwyciężaj dobrem. Dokładnie taki przekaz jest. Ale też dał nam wolną wolę. To my sami wybieramy piekło lub niebo. To, co jest pokazane w Biblii, to też jest symbolika. Niebo, piekło. My sami o tym decydujemy. Niebo i piekło to stan umysłu. Depresja czym jest? Właśnie zstąpiłeś do piekieł. Tym jest depresja. I ktoś, kto doświadczył depresji, dokładnie wie, o czym ja mówię. I dokładnie wie o tym, że piekło ma dno. Spadniesz na samo dno piekła i jest już wszystko jedno. Przestajesz czuć. Stajesz się rośliną. Jest tylko ból. Jeden wielki ból. Idziesz do nieba, wybierasz szczęście, radość. Jesteś w niebie i odkrywasz, że to niebo jest bezkresne. Wciąż są jakieś tam porty, krainy, które możesz odwiedzić i jest pięknie, i jest tylko szczęście, i coraz większe szczęście, i coraz większa miłość. I jest to fascynujące, po prostu jest to fascynujące. W piekle przestajesz myśleć, stajesz się maszyną.
i takim robotem, pełnym bólu. Anioł światła i anioł ciemności to jest ten sam anioł, tylko jakby w lustrzanym odbiciu. I może zanim przejdę dalej, to opowiem wam pewną historię. Otóż do pewnego nauczyciela zgłosił się uczeń. Uczeń nie mógł sobie poradzić tam ze swoimi demonami i poprosił nauczyciela o pomoc. Nauczyciel pokazał mu drogę, wyjaśnił pewne kwestie, a w zasadzie pomógł w wyjaśnieniu pewnych kwestii, bo nauczyciel był mądry. Nauczyciel, a mądry nauczyciel nie daje gotowych recept. Mądry nauczyciel nie powie ci, masz zrobić to czy tamto. Mądry nauczyciel pokaże ci rozwiązania i drogę, wyjaśni ci pewne kwestie, ale zrobi to w taki sposób, żebyś to ty sama mógł czy mogła wybrać. I zawsze powie, wybór jest twój. I tak zrobił ten nauczyciel. Jednak uczeń był pełen pychy. Pomyślał sobie, kiedy już się trochę lepiej poczuł, pomyślał sobie, że on przecież jest mądrzejszy od tego nauczyciela i on wszystko wie i teraz to on sam będzie nauczycielem. Jak pomyślał, tak zrobił i zaczął nauczać. I zaczął krzyczeć o fałszywych prorokach, o tym, że on jest ten jeden, jedyny i wie wszystko najlepiej. A tych, którzy go słuchali, nazywał trzutką. Potrafił być bardzo bezwzględny i brutalny, rzecz by można, w mówieniu ludziom tego, co mają robić. Masz zrobić to i to, masz zrobić to i to. Jesteś grzechem, masz zrobić to i to. I na końcu wszystko okraszał słowem z miłością. Wiele osób dało się na to nabrać. Bardzo wiele osób. Ale też wiele osób zaczęło cierpieć, bo posłuchało tego, co mówi ten fałszywy nauczyciel. Zamiast posłuchać siebie, zaczęli słuchać jego głosu i przyjmować jego prawdę. No i jak to w życiu, zaczęło się sypać to i owo. I wiele z tych osób zaczęło zgłaszać się do tego prawdziwego nauczyciela z płaczem, z prośbą o pomoc. I nauczyciel pomagał, ale jednocześnie była w nim jakaś niezgoda na zło. Ale nauczyciel był mądry i wiedział, że tak naprawdę odpowiedzi powinien poszukać w sobie, o co chodzi. I medytował, robił wgląd w siebie, jak to nauczyciel. Każdy nauczyciel też się rozwija. To nie jest tak, że jest w pewnym momencie koniec tego rozwoju duchowego i jest już wszystko wiem. Jak już wszystko wiesz, to jest ten moment, kiedy przestajesz iść do przodu, przestajesz się rozwijać. I nauczyciel to wiedział. Wciąż szukał odpowiedzi. I kiedy przyglądał się sobie i temu i szukał odpowiedzi na pytanie, czego nie widzę, co mam zrozumieć, ten uczeń, który został fałszywym nauczycielem, pokazywał mu się zawsze jako wąż. Jako wąż. Czarny wąż, który w zasadzie tylko stoi i syczy, ale jakby nie miał dostępu do tego nauczyciela. Nauczyciel szukał odpowiedzi, dlaczego umiłował tego węża, tak jak to w miłości postarał się jak gdyby odpłacić miłością, potraktować miłością. Ale było jeszcze coś.
Było jeszcze coś, czego nauczyciel nie widział. I wiedział o tym, że jest jeszcze coś, czego nie widzi. Czuł to. I pytał, o co chodzi? Czego nie widzę? Czego nie słyszę? Co mam zrozumieć? I postanowił porozmawiać z tym swoim byłym uczniem. I nagle usłyszał sam siebie, jak mówi do tego ucznia: jesteś niczym wąż kuszący w raju i wyciągający ludzi z raju. I w momencie, kiedy to powiedział, usłyszał siebie i wszystko zrozumiał. I powiedział: dziękuję. Dziękuję za tą lekcję, uczniu. I odszedł. Co takiego zrozumiał nauczyciel? Otóż nauczyciel zrozumiał, że ma zaakceptować zło. Bo to zło też jest to, co my nazywamy z ludzkiego punktu widzenia złem, też ma swoją rolę do spełnienia. Gdyby nie było zła, nie wiedzielibyśmy, czym jest dobro. Gdyby nie było nocy, nie wiedzielibyśmy, czym jest dzień. Gdyby nie było ciemności, nie wiedzielibyśmy, czym jest światło. Gdyby nie było choroby, nie potrafilibyśmy docenić zdrowia, dualizm tego świata. Wszystko ma swoje odbicie. Gdyby nie było nienawiści, nie wiedzielibyśmy, czym jest miłość. Ale czy tak ma być? Już wiemy, czym jest zło. Już to wiemy. My jako ludzie. W ubiegłym stuleciu doświadczyliśmy 2 wojen światowych plus zimna wojna, która podzieliła świat. My Polacy doświadczyliśmy tego bardzo. I co się dzieje? I co się dzieje? Dzieje się wielka zmiana na świecie. I to jest oto jakby przekaz wszechświata. Wiecie już, czym jest zło. Co wybieracie? Oto macie szansę wejść wyżej, do 4. wymiaru. Macie szansę poczuć, że jesteście istotami wielowymiarowymi. Macie szansę na to, aby wreszcie wybrać miłość i pokój, i szczęście, i współpracę, i szacunek do drugiego człowieka. Co wybierasz, człowieku? Oczywiście myśmy mieli ten wybór zawsze, ale nie zawsze to rozumieliśmy. A teraz jest jakby nam to rzucone przed oczy. Tym jest właśnie ten czas zmian, to wszystko, co się dzieje. I taki anioł ciemności w postaci Adolfa zgodził się, aby zejść tutaj i właśnie przybrać tą postać anioła ciemności, aby pokazać ludziom zło. Zło było wielkie. I czego nas nauczyła II wojna światowa? I to jest pytanie, nad którym warto się zastanowić. Bo co robimy jako ludzie? Wciąż wybieramy rozwiązania wojenne. Walczymy ze sobą. Wciąż wybieramy podziały, kto jest lepszy, kto gorszy. Tak jak to robił tamten anioł ciemności. On nam to bardzo ładnie pokazał. Czym jest zło? To nam pokazał. Do czego prowadzą podziały,
do czego prowadzi rywalizacja, do czego prowadzi pycha, do czego prowadzi myślenie, że ktoś jest lepszy od kogoś. Po to są anioły ciemności. Ale tak jak to przedstawiłam w tym opowiadaniu Tęcza, które jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, to zachęcam do posłuchania. I staje tam czterech jeźdźców apokalipsy. Czarne kostiumy, czarne maski na twarzach, czarne rękawice. Śmierć, wojna, zaraza i głód. Czterech jeźdźców apokalipsy. I pojawia się jeden samotny jeździec na białym koniu. Jeździec bez masek, ubrany w białą szatę, rozwiany włos. Patrzy im prosto w oczy. I co się zadziewa? Oto anioły ciemności zrzucają czarne kostiumy i zakładają i pojawiają się w to miejsce białe. Stają się aniołami światła. Oto zło zostało zwyciężone miłością. I o tym to wszystko jest. Zaakceptuj zło, wybierz miłość i okaże się, że to zło przestaje być złem, a staje się dobrem. Tym właśnie jest potęga miłości. Tak działa miłość. Jaki przekaz jest z tego? Nie oceniaj. Zaakceptuj to, co się dzieje. I bądź w swojej miłości, bo jesteś miłością. Tylko być może o tym zapomniałeś, czy zapomniałaś. Jesteś miłością, a ta miłość sprawia, że masz władzę nad złem. Zwyciężasz zło miłością. Zwyciężasz ciemność światłem. O tym to właśnie jest. Zaufaj sobie. Nie oceniaj. Wszystko jest po coś. Będąc w danej sytuacji, zwykle trudno jest nam zobaczyć większy obraz całości. Tak jak aktor na scenie nie ma wglądu w tą scenę. On ją widzi od środka, wbija się w emocje, które właśnie ma przedstawić widzowi. Gra pewną postać i jest tak bardzo skupiony na tym, na tej postaci, którą właśnie się wcielił, którą gra, że nie widzi, co się dzieje dalej. Nie widzi większego obrazu. I tym właśnie jesteśmy. Wcielajmy się w konkretne postacie, w tej sztuce, którą gramy. Sztuce pod tytułem Moje życie. I dopiero dystans sprawia, że stajesz się widzem tej sztuki. I wtedy możesz zobaczyć więcej, bo wtedy odkładasz emocje na bok i widzisz więcej. Dlatego tak często wam mówię, zdystansuj się do siebie. Zdystansuj się do tego, co się dzieje w twoim życiu. Zdystansuj się do tego, co widzisz,
co się dzieje na scenie politycznej czy jakiejkolwiek innej. Miej dystans. Bo kiedy wchodzisz emocjonalnie, to jak gdyby sama siebie wrzucasz do pudełka Matrixa i nie widzisz. I nie widzisz tego, co istotne. Bo jak gdyby emocja zaciemnia twój obraz widzenia. Emocja rzuca jakby mgłę przed twoje oczy. Jest to zwykle strach. Strach. I zobaczcie, co się teraz dzieje na świecie. Komuś bardzo zależy na tym, aby trzymać ludzi w zagrodzie, jak trzutkę, jak u tego fałszywego nauczyciela. I tak nas nawet nazywają trzodą, owcami. Owce Matrixa. Co robi taka owca matrixowa? Wiecie, jak spróbujecie spojrzeć tak z boku, to ze zdziwieniem zobaczycie, jak te matrixowe owce, i to dotyczy tak naprawdę każdego z nas, bo każdy z nas, nieważne na jakim jest teraz etapie, to na pewnym etapie rozwoju, to na pewnym etapie swojego życia był tą owcą matrixową. Każdy z nas. Właśnie po to, abyśmy tego doświadczyli od środka i wiedzieli, czym to jest. I kiedy wzniesiemy się ponad ten świat matrixowy, wtedy widzimy dokładnie, jak to działa. I spójrzcie, jak bardzo podobne jest myślenie osób matrixowych. Jak bardzo jedno powtarza po drugim. Jak bardzo jedno kopiuje drugie. Jak bardzo jedno idzie za drugim, za drugim. Tak jak owce w stadzie. Mało tego, jak bardzo te osoby są przekonane o tym, że one wszystko wiedzą lepiej. Bo kiedy lecisz do góry, to nagle uświadamiasz sobie, jak mało wiesz i chcesz wiedzieć więcej i więcej i więcej i otwierasz się na tą wiedzę i mówisz, ojej, wiem, że nic nie wiem. I widzisz, jak bardzo to, co nazywałeś czy nazywałaś ziemską logiką, jakie to było kłamstwo. Dlaczego? Bo ta ziemska logika jest zawsze przepuszczana jednak przez emocje. Idziesz za tym, kogo uznajesz za autorytet. Czyli nie ufasz sobie. A kiedy zaufasz sobie, to wtedy lecisz w górę. Lecisz w górę. Tam już nie ma oceny. Tam jest tylko taki głód wiedzy. Kurczę, chcę lecieć więcej, chcę widzieć więcej, chcę wiedzieć więcej. To jest dokładnie to. A kiedy siedzisz w Matrixie, to zwykle jest, ja już wszystko wiem. I jest ocena, jest pycha. Pycha. Czym jest pycha? To jest to fałszywe ego. Największy z demonów. Pycha. Czyli demon to jest inaczej anioł ciemności. Pycha. Tym właśnie jest pierwszy tak zwany grzech. Grzech pychy. Wiele razy wam mówiłam, że warto przelecieć przez te 7 grzechów głównych, kościelnych. Bo to też jest symbolika. Jezus mówił o 7 demonach. Kościół to ubrał w słowo grzech. Jezus mówił o wypędzeniu 7 demonów. I zamienieniu ich
w anioły światła. Demon. Ciemność. Czyli mówił symbolicznie o wychodzeniu z Matrixa. O tym to jest. I warto o tym pomyśleć. Warto. Nawet jeśli nie zgadzasz się ze mną, to chociaż o tym pomyśl. Z dystansem. Bo to, co wiele osób robi, to tak naprawdę nie szuka prawdy. Owce nie szukają prawdy. Owce szukają potwierdzenia dla swoich prawd, dla tego, co uznały za prawdę. A kiedy to robisz, to tak naprawdę nie poznasz prawdy. Poznasz gówno prawdę. Bo tylko wtedy, kiedy się otworzysz i będziesz kwestionować to, co uznałeś za prawdę, tylko wtedy masz szansę rzeczywiście dojść do prawdy. I zapytaj sam siebie, sama siebie, czy zależy ci na poznaniu prawdy, czy zależy ci na udowodnieniu, że to ty masz rację. Jedno z dwóch. Jeśli chcesz udowodnić sobie samej czy samemu, że ty masz rację, no to zostaniesz w Matrixie. Po prostu. Może jak ta kura wzbiziesz się na poziom płotu i będziesz krzyczeć, że już latasz, ale to wciąż jest gówno prawda. Więcej nie zobaczysz, wyżej nie polecisz. Czyli i będziesz oceniać, tak? Będziesz z wysokości tego płotu swojego, będziesz dzielić tutaj kury, tu indyki, tutaj kaczki, tu gęsi, a ta kura to jest czerwona, to ona musi iść tutaj, a ta kura to jest biała, to pójdzie gdzie indziej, a ta czarna z czarnymi piórkami to pójdzie gdzie indziej. I tak dalej, i tak dalej. Dzielisz, 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 oceniasz i decydujesz, co jest dobre, a co złe. I wiecie, jak tak spojrzycie na swoje życie, ale tak z dystansu, na to, co was do tej pory spotkało, to może ze zdziwieniem zobaczycie, że to, co na którymś tam etapie życia uznaliście za wielką tragedię w waszym życiu, to potem okazało się być czymś najlepszym, co mogło was spotkać. Na przykład przechodzisz przez rozwód i w danym momencie dowiadujesz się, że twój małżonek, małżonka cię zdradza. Dochodzi do rozwodu. Jesteś poraniony, poraniona, pełna gniewu, pełen nienawiści. Chcesz tylko dowalić tej osobie. Jest bolesny rozwód, jest dowalanie sobie nawzajem. Kto więcej zabierze majątku, kto więcej zniszczy tą drugą osobę. To nie są odosobnione przypadki, moi drodzy. To jest codzienność. I po jakimś czasie, może minie parę lat, może paręnaście, nie wiem, zależy od ciebie, zależy od człowieka. Spotykasz miłość swojego życia, najlepszą miłość, jaką mogłeś czy mogłaś sobie wymarzyć. I być może zdarzy się tak, że po rozwodzie decydujesz, okej, teraz potrzebuję odpocząć i wyjeżdżam gdzieś na jakiś czas, tak? I okazuje się, że tam, gdzie pojedziesz, spotykasz właśnie tą miłość swoją. I być może, że nie podjąłbyś, czy nie podjęłabyś tej decyzji, gdyby nie ta wcześniejsza sytuacja z rozwodem. Albo wyjeżdżasz gdzieś i nagle się okazuje, że tam czeka na ciebie praca. Tam czeka na ciebie nowe życie. Odchodzisz z pracy, ktoś cię zwalnia z pracy.
zamykasz się, jesteś wściekły. Nie możesz znaleźć drugiej pracy. A wystarczy, że zaakceptujesz i zapytasz, okej, o czym to jest? Ciekawe, dlaczego miałam czy miałem odejść z tej pracy. Ciekawa jestem, co mnie teraz czeka, co się zadzieje. Czyli jest dystans i jest akceptacja sytuacji. I okazuje się, że bach, dostajesz wymarzoną pracę. Pracę, o której kiedyś marzyłeś czy marzyłaś. A nawet jeśli nie marzyłaś, to okazuje się, że to jest po prostu super dla ciebie. I wreszcie robisz to, co chcesz i dostajesz takie pieniądze za swoją pracę, jakie ci się faktycznie należą. Jesteś doceniony i czujesz się spełniony. Słuchajcie, w każdym doświadczeniu jest jakiś cel. Jest ukryty cel. W każdym planie jest kolejny plan. I kiedy to zaakceptujesz, kiedy to wiesz, to wszystko staje się proste. To już nie ma tego spinania się. To już nie ma tych negatywnych emocji. To nie ma wtedy demonów ciemności. Bo demony ciemności nie sięgną na poziom miłości. Po prostu demony ciemności mogą operować tylko na poziomie 3D, czyli w tej energii zagrody, w przestrzeni zagrody. Tam, gdzie są niskie wibracje. I kiedy wybierasz wolność i miłość, to wychodzisz z zagrody, lecisz wyżej, a tam już anioł ciemności nie doleci. Tam są tylko anioły światła, świetliste postaci. Czasami pytacie mnie, Kasia, Katarzyna, czy ja jestem zła, czy ja jestem zły? Ale czemu mnie pytasz? Ja widzę piękną istotę. Ja widzę w tobie miłość. Ale zapytaj siebie, co ty w sobie widzisz? I dlaczego tak się oceniasz? Dlaczego już samym tym pytaniem wskazujesz na to, że to piekło wybierasz? Wiecie, pamiętam, jak mnie ktoś kiedyś zapytał nagle, czy wiesz, patrząc mi prosto w oczy, czy wierzysz w szatana. Bardzo mnie rozbawiło. Rozbawiło mnie to pytanie. Zastanawiałam się, Boże, taki przez głowę takie myśli przeleciały. Retrospekcja. Mówię, tak naprawdę to ja się nigdy nie zastanawiałam nad pojęciem szatana. On mnie zupełnie nie interesował. Jak gdyby od dziecka wiem, co wybrałam, czyli drogę serca, drogę miłości. Owszem, trochę się tam w życiu pogubiłam, ale po to, aby zrozumieć to, co miałam zrozumieć. Natomiast nawet będąc w piekle, nie myślałam w kategoriach szatana. Wręcz przeciwnie. To były pytania, co ja tu robię? To nie jest mój świat. Jak ja mam stąd wyjść? I nie, owszem, nie widziałam na tamten moment wyjścia. Byłam jak w takim labiryncie ciemności, gdzie chodziłam w kółko. Tym właśnie była depresja. Ale ani przez moment nie myślałam o tym, żeby tam zostać. I cały czas czułam, to nie jest moje miejsce. To nie jest mój świat. Mój świat to jasność. Ale to doświadczenie było bardzo potrzebne, bo teraz przynajmniej wiem, o czym do was mówię. Bo byłam tam. Byłam w tym piekle. I zobaczyłam, że to nie jest mój świat. Że to nie jest moje miejsce. Zapytasz, jak wyszłam z tego piekła? Prosto.
Aczkolwiek teraz to się wydaje proste, ale na tamtym etapie to nie do końca, to znaczy to też było proste, natomiast nie widziałam tego najprostszego z najprostszych rozwiązań, bo tak jak wam mówiłam, ta cała duchowość jest bardzo, bardzo prosta. A dlaczego? Bo jest bardzo, bardzo logiczna. I logicznie jedno jest konsekwencją drugiego. I kiedy doszłam do chyba już ostatniej ściany, bo przemierzyłam to piekło wzdłuż i wszerz, i w zasadzie doszłam do jakiejś czarnej ściany, i tak sobie wtedy przypomniałam mojego znajomego z Ameryki Południowej, który kiedyś powiedział tak: wiesz co, Katarzyna, wiesz co, jak już wszystko mi się w życiu walnęło, to wtedy przestałem się spinać i powiedziałem, spojrzałem w górę i powiedziałem: Panie Boże, zrzuciłeś mnie tutaj na to dno piekła, pokazałeś mi piekło, no to ja już teraz, to zabierz mnie teraz już stąd, już wiem, czym to jest. I puściłem. I zrobiłam dokładnie to samo. Powiedziałam słowo chcę. Chcę wrócić do mojego świata. Chcę wyjść z tego piekła. Puściłam, po prostu puściłam i zaufałam sobie. Przestałam kontrolować to, co się dzieje. I to był ten moment początku nowej drogi. I to był ten moment zaakceptowania zła, zaakceptowania piekła. I to był ten moment, kiedy zaczęły się dziać cuda. Zaczęli się pojawiać nowi ludzie, inni ludzie, pomocni ludzie. Otwierały się kolejne drzwi, kreowały się kolejne sytuacje, które wszystkie jak gdyby pchały mnie, ale dosłownie pchały mnie w górę i pomagały. Owszem, po drodze tam jeszcze zdarzały się sytuacje, gdzie anioły ciemności chciały mnie ściągnąć w dół, bo na tym to polega. To jest takie sprawdzam od wszechświata. Ale poleciałam. Jestem tu, gdzie jestem. Gdzie będę jutro, nie wiem. Chciałabym polecieć jak najwyżej, bo ten cały świat, którego nie widzimy ziemskimi oczami, jest cudownie fascynujący. To jest bezkres szczęścia, miłości, wolności i wiedzy, a ja jestem zawsze głodna wiedzy i chcę wiedzieć jak najwięcej, jak najwięcej, jak najwięcej. Wciąż mam wrażenie, że tyle rzeczy jeszcze nie wiem i tyle rzeczy chciałabym wiedzieć. I mówię chcę. To słowo jest jakby intencją. To jest twoja wolna wola. Wyrażasz swoją wolną wolę. Kiedy skupiasz się na aniołach ciemności, na szatanie, na demonach, na złu, na tym, co ludzie nazywają złem, przekonujesz kogoś na siłę do swojej racji, dzielisz ludzi i tak dalej, no to wciąż jesteś w Matrixie, a tych aniołów ciemności jest tutaj wielu. Sam wybierasz swoje anioły. Sam wybierasz swój świat. Sam. Tylko ty sam. Bo twoja rzeczywistość to jest twój świat właśnie. I kiedy ja patrzę na Ziemię, to widzę, jaka jest cudna, jaka jest piękna. I dziękuję za każdy dzień, za każdą chwilę, którą mogę spędzić w tym raju.
i wciąż się uczę. I każdy z Was, który trafia do mnie na przykład na konsultacje, również jest moim nauczycielem. Tak jak ja mam swoją rolę do spełnienia, tak uczę się również dzięki Wam. I zdziwilibyście się, jaka to jest nauka. Naprawdę zdziwilibyście się. Na przykład pokazujecie mi jak gdyby potwierdzenie działania różnych mechanizmów, prostotę działania różnych tych ziemskich mechanizmów, które my nazywamy psychologią człowieka. I wiele innych rzeczy. I wiele innych. Zdarza się, że usłyszę słowo jakieś. Słowo, które też było wcześniej w mojej głowie. I wtedy jak gdyby jest potwierdzenie: Kasia, to jest to słowo, któremu warto się przyjrzeć. Uważność jest bardzo ważna. Uważność na to, co myślisz. Jakie są te twoje myśli? O czym są te twoje myśli? Uważność na zdarzenia. To, co cię w życiu spotyka. Uważność na symbole. Symbolika. Coś ci się przyśni. Bierzesz sennik, biegasz po senniku i już jesteś zadowolony. A może pomyśl o tym, z czym ci się to kojarzy? Co czujesz? Sam spróbuj zinterpretować swój sen. Bo ten sen jest o tobie, a nie o senniku. O tobie. I tylko o tobie. I czasem ktoś mówi: jestem szczęśliwa, szczęśliwy, mam pracę, teraz mi się wszystko układa, wszystko jest tak, jakbym chciała, chciał i teraz jest dobrze, jestem szczęśliwy. A ja się pytam, a co się dzieje w momencie, jak coś idzie nie tak, jakbyś chciał czy chciała? Czy wtedy też czujesz szczęście i spokój? No nie, no wtedy się wkurzam, no bo no wiesz, no normalne, przecież jestem człowiekiem, no to się wkurzam. No właśnie, czyli nie wiesz, czym jest szczęście. To jest polityka ciepłej wody w kranie, którą pewna partia nam kiedyś zafundowała. Zobaczcie, wszystko jest dobrze, macie ciepłą wodę w kranie, bo dopóki ta ciepła woda jest, to jesteście szczęśliwi. Matrix, Matrix, Matrix. Okej. Sam decydujesz, czy chcesz tu zostać w Matrixie, czy chcesz polecieć dalej. Anioł ciemności, anioł światła, lustrzane odbicie tego samego. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzysz. Zaakceptuj zło też i nie oceniaj. I zobacz, co się zadzieje. Po prostu zobacz, co się zadzieje. Moi drodzy, z tym Was zostawiam. Nigdy nie zapominajcie o tym, kim jesteście i po co tu przyszliście. Jesteście miłością. Jesteś miłością. Jesteś czystą miłością. Reszta to jest ziemski Matrix, który programy ziemskie, które miały sprawić, abyś o tym zapomniał czy zapomniała. Ale ty już to wiesz, już sobie przypomniałeś, już wiesz, że jesteś miłością i tego się trzymaj. Idź do światła, zło zwyciężaj miłością i wtedy wszystko jest tak, jak ma być. Jest tylko spokój. I o tym jest to nasze całe życie, o tym. Staj się widzem w teatrze własnego życia, a zobaczysz, jaka to jest świetna komedia. To twoje życie, jak spojrzysz na to z boku. Moi drodzy, życzę Wam miłego dnia albo kolorowych
dobrych snów, w zależności kiedy oglądasz ten film. U mnie środek dnia, piękna pogoda, park, kaczki. Tutaj akurat teraz spojrzałam, nie widać ich, ale jest ich tutaj mnóstwo. I może wam nawet pokażę, jak sobie pływają te kaczuszki. Jest ich tutaj mnóstwo po prostu. Bądźcie zdrowi, moi drodzy. Latajcie. Rozłóżcie swoje skrzydła, wyjmijcie je z plecaka i stańcie się ziemskimi aniołami, które przeprowadzają innych przez ten most między dwoma wymiarami, trzecim a czwartym. I tego was życzę, tego wam wszystkim życzę. Do usłyszenia.